czy złoży świadek przyrzeczenie, stawiając się przed komisją. Nie uznaję dzisiejszego spotkania za posiedzenie komisji i w związku z tym proszę o możliwość wypowiedzenia się, uzasadnienia, które znajdzie się również. Bardzo dziękuję. Jeżeli nie uznaje pan dzisiejszego posiedzenia za posiedzenie komisji w celu przesłuchania świadka, to nie ma pan prawa zabierać głosu na takim przesłuchaniu. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Pani przewodnicząca, czy w prywatnej sprawie? Nie, może pan... Pana Nowogrodzkiej. Ja nie jestem stroną tego postępowania, ale... czy chciałby pan... ...funkcjonariuszem jakiejś partii, to oświadczam, że nie byłem. To po pierwsze. Ale nie ma pan głosu, ale nie ma pan głosu w tej chwili. Nie ma pan głosu. Nie ma pan głosu w tej chwili. Bardzo proszę, pytania zadaje pan przewodniczący Paweł Ślis. Bardzo proszę, panie Paweł. Szanowny panie świadku, mam pytanie do pana. Dlaczego Departament Spraw Rodzinnych Nieletnich był zaangażowany? Komisja będzie mogła już właśnie prawidłowo działać. I to jest właśnie tak poważne podejście do tej komisji. Ucieczka przed prawdą. Przed prawdą. Zadawanymi przez i strach. Komisję. Pan świadek, pan Mikołaj Pawlak, ze strachu przed pytaniami, które zaraz do niego miały tutaj paść na tej sali, po prostu uciekł. To była zaplanowana akcja z upolitycznionym Trybunałem Konstytucyjnym, który na zlecenie polityczne wydał postępowanie, które miało sparaliżować pracę komisji. Drodzy państwo, to się nie skończy na jednym wezwaniu. Oczywiście pan Mikołaj Pawlak będzie ponownie wzywany. Ale dzisiaj, ponieważ dlaczego? Przyrzeczenie jest jednym z elementów bardzo immanentnych i takich uroczystych, podniosłych, które powodują, że dalsze kontynuowanie jest niezbędne. I to jest czynność procesowa, tak to nazwijmy w cudzysłowie. A tego dzisiaj nie ma ze względu na postanowienie Trybunału. Gdy komisja przedstawi opinii publicznej, tak jak to zrobiła, jakieś orzeczenie, ustawę, uchwałę, które derogują to orzeczenie, usuwają albo rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. Drodzy państwo, Trybunał Konstytucyjny, my z panem mecenasem mamy te orzeczenia, wielokrotnie na przestrzeni 20 paru lat zajmował się komisjami śledczymi. Sami państwo wiecie, wieloma komisjami. Komisjami również takimi. Jest zupełnie inaczej umocowane. No, panie... Że były niekonstytucyjne uchwały. I w związku z tym, do czasu zamknięcia tej sprawy, ja jako świadek nie mogę dać komisji mojej wiedzy, bo byłoby to niemożliwe do wykorzystania. Po tym, co, z czym mieliśmy do czynienia chwilę wcześniej, już jasno wiadomo, co było celem pseudo postanowienia Trybunału Konstytucyjnego, który na wniosek polityczny chciał zablokować pracę komisji. Pan świadek, Mikołaj Pawlak, który uciekł tchórzliwie z przesłuchania, miał jeden cel. Chciał tutaj opowiadać wspólnie ze swoim pełnomocnikiem o tym, jakoby działamy niezgodnie z prawem, że nie respektujemy postanowień Trybunału Konstytucyjnego. Drodzy państwo, Trybunał Konstytucyjny wydał wadliwe postanowienie. Postanowienie, które nie mogło obejmować tej konkretnej sprawy, czyli złożonej na wniosek posłów. Trybunał Konstytucyjny może wydawać postanowienie zabezpieczające, natomiast jedynie w przedmiocie skargi konstytucyjnej albo sporu kompetencyjnego. To są dwa przypadki, w których Trybunał Konstytucyjny może wydawać postanowienie zabezpieczające. Tutaj chodziło o grę polityczną, tu chodziło o odstawienie teatru. Pan Pawlak nie dostał takiej możliwości. Komisja śledcza jest za poważna, żeby pozwolić na to, żeby odnosić się tutaj przez świadka czy jego pełnomocnika do kwestii wydawanych pseudo postanowień upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego. Świadek Mikołaj Pawlak zostanie wezwany ponownie przed komisję. Po tym zachowaniu dzisiejszym już do Sądu Okręgowego w Warszawie skierowane zostaną dwa wnioski o ukaranie świadka. Natomiast kolejne wezwanie już na kolejny termin, który zaraz zostanie wyznaczony, trafi do Mikołaja Pawlaka. Jeżeli uporczywie dalej będzie odmawiał składania zeznań, bo tutaj mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie świadek stawił się na posiedzenie komisji, ale odmówił składania zeznań.
na to też są przewidziane procedury w kodeksie postępowania karnego. Jednym z nich jest wystąpienie o tymczasowe aresztowanie do 30 dni, jeżeli uporczywy będzie uchylał się od złożenia zeznań. Dzisiejsze okoliczności nie powodowały, żeby nie mógł złożyć tych zeznań. To była zaplanowana przez ludzi Zjednoczonej Prawicy, ludzi PiS-u, akcja, która miała sparaliżować pracę komisji. Nie sparaliżuje, następni świadkowie są wezwani, kolejne terminy są już wyznaczone, a pan Pawlak będzie wzywany do skutku.